Ciekawy koncept na pewno. Bo to jest takie dobre połączenie takiego Danger Keepera z taką grą ekonomiczną. Nie wiem, tak? Ekonomiczną nazwijmy to. Spoko się na razie wydaje. No dobra, mamy w każdym razie nowy teren odblokowany. Tu widzimy, że złoża złomu są. Też złoża metalu. Ale tu nie mogę się dokopać, bo tu chyba trzeba naokoło iść. Dobra. No i oni tu wydobywają jakieś starożytne szczątki. One są związane z jakby główną linią fabularną. I oprócz tego wydaje mi się, że wszystkie rzeczy, tu jeszcze może coś być, ale generalnie większość jakby elementów tej gry została tutaj. Tutaj w ogóle takie przejście było XD. Tu widzimy, że chyba nic. Odnaleziono złoże żelaza, fajnie, fajnie, że odnaleźliście. Dobra, to zaznaczymy, żeby było wydobywane. I też wydaje mi się, że fajnie będzie rozwinąć troszeczkę warsztat, Imo. No bo warsztat tam oddawał, z tego co widziałem, co nie? Czyli warsztat, fajnie będzie rozwinąć sam warsztat, Tu w ogóle jest taki nieładny kamień, strasznie mi się nie podoba. No, strasznie przeszkadza, no ale dobra. Ciekawe, czy to wpływa. Miejsce na ekstraktory. No i zobaczmy, jak to właśnie ekstraktor brudnej wody w ogóle możemy postawić. A tak się składa, że mamy miejsce na to. I ciekawe, czy możemy postawić też ekstraktor żelaza. Widzimy, że on jest tylko, to jest ekstraktor tylko złomu. Ta, a tu jakiś lepszy jest chyba, nie ma niczego do wydobycia. Ekstraktor złomu, i ekstraktor żelaza, ale musimy jakby zwiększyć troszeczkę. Widzimy, że tutaj musimy zwiększyć troszeczkę poziom. No dobra, to zróbmy jeszcze tutaj ekstraktor. Wykładam starożytną, aby ją przejąć, wejść w nią interakcję. A, czyli widzimy, że to jest interakcja. Podpowiedź, po przejęciu starożytnej technologii zostanie dodana do astrodomu w mieście. Tutaj sprawdzić, ile starożytnej technologii udało ci się złożyć. Dobra, zbieramy ją. Szybko, trzeba zebrać, zabrać to do miasta i przygotować się na instalację. Czyli jakby ruszyliśmy wątek fabularny. Dobra. Zdobądź wszystkie części rakiety w kopalni, aby ukończyć budowę. To są twoje pieniądze. Liczba poniżej to twój dochód. Mieszkania generują zyski. Co? Czyli generalnie brak problemu, zbierz części rakiety. Czyli generalnie widzimy, że jakby to jest jakby pierwszy element ucieczki chyba z planety czy coś. Że generalnie musimy tutaj, widzimy, że zbudować pewną rzecz, żeby po prostu udało nam się uciec. Nazwijmy to tak. Maszyna zainstalowana. Dobra, tam są twoje pieniądze, liczba poniżej to twój dochód, mieszkania generują. Co? Nie wiem, o co chodzi. Zobaczmy. Generalnie mamy oczyszczona woda. Mamy na minusie i roboburgery też mamy na minusie. W sensie, w ogóle jeszcze mamy coś takiego jak arystoboty. Doszła nam jakby nowa formacja, dochodzi, za chwilę nam dojdzie. Mamy coś takiego jak oczyszczalnia wody. Po prostu możemy zbudować. Brudna woda występuje w kopalni i oczyszczalnia wody. Czyli możemy zamontować w ogóle oczyszczalnię wody i widzimy, że ona też jest na pewien zasięg, co nie? Czyli fajnie było ją gdzieś tutaj zbudować. No niech będzie. Tutaj zbudujemy oczyszczalnię wody i myjnia. Myjnia też jest zasięgowa, widzimy, że zależnie gdzie zbuduje myjnię, tyle botów będzie miało do niej dostęp, co nie? Widzimy, widzimy jaki jest problem. Ale na przykład jak tu wybudujemy, to całkiem sporo będzie miało ich dostęp. To tu zbudujmy. O proszę, dużo osób jest zadowolonych, bo ma myjnię, a myjnia jest głównie potrzebna tym inżynierom, czyli generalnie tym trochę bardziej, oni są bardziej wymagający. No, czyli generalnie jest git. To fajnie, dobra. To fajnie, fajnie. Tutaj sobie budujemy nową elitę, pomału nową wioskę. To tak, oczyszczona woda, żelazo i roboburgery jakieś. Mamy problem z jakimiś roboburgerami. O, są, burgerownia, faktycznie jest burgerownia. Widzimy, że leśniczówka, pies węglowy, hodowla bydła i dopiero z hodowli bydła, tak naprawdę, jak hodujemy bydło, to dopiero po hodowli bydła, na dobrą sprawę, dopiero robi się, co się robi. Czyli to nie musi być chyba przylegać, co nie? Bo hodowla bydła to hodowla bydła. To zróbmy gdzieś dalej hodowlę bydła. Może tutaj zróbmy na przykład. Myślę, że to dobre miejsce. Zróbmy hodowlę bydła tutaj, zobaczmy.
Umieść pola uprawne. No właśnie myślałem o tym, że to pewnie tak będzie wyglądać. O, proszę bardzo. I mamy tutaj hodowlę bydła. No proszę bardzo, taka faremka. No i dopiero jak to zostanie zrobione, to burgerownię stawiamy gdzieś, żeby jak najwięcej osób, tak myślę, miało do niej dostęp, I guess, czy nie? Czy oni nie potrzebują burgerowni? Potrzebują, ale oczekiwanie na dostawę. Co nie, jeszcze jedną burgerownię na pewno postawimy. Postawimy gdzieś tutaj, musimy postawić, tutaj jest bardzo dużo, no zresztą widać, bardzo dużo budynków jest tu wszędzie. Przez tory nie można. Gdzieś tu na pewno będzie trzeba postawić burgerownię, żeby po prostu roboty były zadowolonką. Chyba może tutaj. Całkiem spory zasięg to będzie miało, jeśli tu wybudujemy burgerownię. Tak właśnie patrzę na to. Jeśli tu wybudujemy, to całkiem dużo tych robotów będzie miało zasięg. Chyba że tu postawimy. Poczekajcie, zobaczmy. Tutaj jakbyśmy poszli górę i tutaj postawili burgerownię. Jakbyśmy, jaki to by miało zasięg? Chyba nawet... Też całkiem fajny zasięg by to miało. Dobra, ale chyba zostaniemy tutaj. Tego musimy chwilę poczekać, niech blachy się zrobią. I będziemy mogli zrobić właśnie sobie burgerownię. No come on, ile można robić blachy? Chyba za długo. Blachy, blachy się robi tutaj? Tak, tutaj się robi blachy. Widzimy, że przerobiane to jest. I będziemy mogli zrobić burgerownię. Pyszną, pożywną burgerownię. O, proszę bardzo. No i wtedy ci powinni też być zadowoleni, bo będą mieli burgerownię, tylko oczywiście oczekiwanie na dostawę. No bo tutaj te burgery to się pomału nam robią. Dobra, zobaczmy w ogóle jak ekonomia nasza wygląda. Mamy za mało żelaza, mamy za mało węgla drzewnego, mamy za mało wody i mamy za mało robosteków. Niestety takie są realia, że wielu rzeczy nam brakuje. W ogóle dawno tutaj nie robiliśmy żadnych zakupów, więc teraz może zrobimy. Uwaga, co tu mamy? Pieniądze, możemy kupić pieniądze, co ciekawe, to jakby kiedyś... Taka dygresja, ale brakowało nam wcześniej złota, ale teraz mamy jego całkiem dużo. Lub ekwiwalent górników, bonus do prędkości kopania, fajne. Dobra, kupmy to i kupmy to, jesteśmy bogaci. Redukcja siły roboczej. Przedmiot rewinerii obniży siły roboczej o 90%, czyli całkiem dużo. Ale w sumie, czy aż tak chcemy coś obniżać? Nie wiem, czy potrzebujemy, niby, nie wiem, czy potrzebujemy. Z drugiej strony kusi, żeby to wziąć, bo mamy dużo pieniędzy. A co tam, bierzemy. Bierzemy i zamontujemy to w blacharni. O, redukcja siły roboczej, proszę bardzo. A co tam? Dobra, więcej stekownia też niech produkuje tutaj. Dobra, no i co tam gdzieś powkładaliśmy, ulepszenia. Dobra, no i to też się wybuduje, jak tylko będziemy mieli odpowiednią ilość, żeby ta oczyszczona woda była. Więc też nie jest tak, że jest jakoś bardzo źle. Poziom zadowolenia, jak sami widzicie, generalnie jest. Jest poziom zadowolenia. Generalnie ludzie są szczęśliwi w naszym mieście. Jakby nie ma się o co przyczepić. Siema, krecisko, flecisko. Nie dość, że na grę teraz ochota, to jeszcze na burgera, no niestety. Wysoka niestabilność, a w ogóle niestabilność jest w kopalni. No to przesadziłeś trochę z tą niestabilnością, ale faktycznie. Dobra, tu co jest, skarb w ogóle są, nie wiem, dopiero teraz zobaczyłem. W ogóle zobaczcie, mamy kolejny bonus. Uwaga, przyspieszacz. Gdy tylko twój steambot tędy przejdzie, zwiększy się jego prędkość. Weź, dobra, bierzemy. I montujemy, dwa możemy zamontować. Jeden, dwa możemy, tak? Tak, możemy chyba aż zdublować to. A poczekaj, zobaczymy. A możemy w innych położyć, na przykład tutaj, albo tutaj. Rekrutacja plus 3, to zamontujmy. A tu nie możemy, widzimy, tu nie możemy. Dobra, no to włóżmy to i to też. Dobra, no i fajnie, dużo ulepszeń. Dużo ulepszeń, dobra. Teraz tak, doszło nam, kilka rzeczy chyba nam doszło. Zaraz to przetestujemy. Ekstraktor żelaza, dokładnie, doszedł nam ekstraktor żelaza. Montujemy. Przydałoby się też powiększyć trochę warsztat, bo warsztat nasz jest po prostu, jest dosyć ważny. Jest chyba jednym z ważniejszych elementów, chodzi na to. Więc przekopmy to, żeby po prostu zwiększyć trochę miejsce na ten. Ja chciałem, widzicie, chciałem, żeby to wszystko było ładne, a wyszedł taki jeden wielki rozpiździec. No to jest chyba standard ogólnie w budowaniu czegokolwiek.
Kwatery mechaników też fajnie byłoby powiększyć, bo wiadomo. No dobra, powiększmy. Jeden dodatkowy mechanik dojdzie. Mechanicy, no, też są tam potrzebni trochę. No, jest, są potrzebni ci mechanicy, no, nie ma czym gadać nawet. I warsztat powiększamy, o proszę bardzo. I tutaj też, i tutaj też. Dobra, mocno powiększony warsztat. Będziemy mogli więcej tutaj ekstraktor brudnej wody. Będzie można zrobić. Ale zróbmy na początku mościk. I teraz zróbmy ekstraktor. Brudnej wody. Dobra, mamy to. To tak, tutaj żelazo jest wydobywane. I tutaj chyba też bym zrobił ten drugi ekstraktor. Tylko widzimy, że dużo narzędzi jest potrzebnych. Których aktualnie nie mamy. Dobra, zacznijmy się może wydobywaniem. W sensie, wiecie, tu jest dużo rzeczy, które są potencjalnie nieodkryte, więc może warto to zbadać. Tak mi się wydaje. Jeszcze jedną rzecz możemy zrobić, o której, czyli biuro, możemy zrobić radar. Po prostu możemy zrobić radar. Na przykład tutaj, tutaj. Tylko widzimy, że też nas na niego nie stać. Dobra, to zajmijmy się po prostu wydobywaniem, bo czemu nie? Czemu nie? 14 górników mamy, oni nie mają co robić. Proszę wydobywać. Proszę tutaj wydobywać. O, proszę. No i mamy kolejne złoża, wydobywamy. Ej, to weź se wszystko wykop, tu nawet ziemię i se podzielisz. Nie, no właśnie nie, bo nie chcę wszystkiego, bo generalnie jest coś takiego jak stabilność tunelu, że te ściany też podtrzymują tunel i jeśli bym wszystko wykopał, to tunel jakby podziemia byłyby bardzo niestabilne. A to też nie o to chodzi, żeby były bardzo niestabilne. Dobra, tu mamy to. No widzimy, że tu są jakieś tereny. O, tutaj jakaś skrzynka znaleziona, weźmy od razu. O, proszę, coś, jakiś bonus. Zaraz obczajmy, o co chodzi. Rekrutacja, jakiś bonus znaleźliśmy. Dobra, uwaga, węgiel drzewny, mamy problem. Mamy problem też z żelazem, widzimy, że żelazem jest duży problem, oczyszczona woda i robostek, jakby, no, największy jest problem, z tego co widzę, największy deficyt jest w żelazie, czyli mamy generalnie bardzo duży problem z żelazem. To było węgiel drzewny, ale jak powstawało żelazo? Żelazo powstawało, co to jest, kilofy, właśnie, gdzie powstawało takie żelazo? Poczekaj, żelazo, można znaleźć tylko w kopalni. O nie, dobra, to nie jest. Czyli nie, czyli to jednak, czyli z żelazem to po prostu jest problem, bo jest problem. To nie jest jakby nawet moja wina. Po prostu żelaza mamy mało i nic z tym nie zrobimy i tyle. Ekstraktor żelaza, ale możemy tutaj z update'a machnąć. Tylko musimy tu jednak trochę zmodyfikować, bo widzimy, że to jest źle zrobione. Dobra. To jest, co to jest? Biuro monitoringu. Tak to postawimy. I zrobimy to po prostu wydobywarkę. Bo te wydobywarki, no moim zdaniem trochę oddają, bo one jednak szybciej wydobywają niż górnicy. Więc tu jakby nie ma o czym nawet mówić, co nie? To wydobywanka, myk. Tutaj się przekop. Bo to są rubiny, to warto się przekopać. Tutaj mamy złoto, znowu brudna woda, to przekopmy. Na razie na spokojnie, bo nie wiadomo gdzie co prowadzi. Więc tak trochę z wyczuciem to trzeba przekopywać się, że tak powiem. Ale generalnie tu mogą być jakieś fajne rzeczy, co nie? Mogą być naprawdę fajne rzeczy, więc warto to wszystko podkrywać. Tak, musiałbym dużo filarów budować, gdybym wszystko przekopał, więc to nie do końca jest takie dobre. Widzicie, już jest zresztą niestabilność, teraz dopiero zauważyłem. No i musimy filara zrobić. No jakby nie, żeby się nie dało, no dałoby się zrobić to, te filary, wytegować, no ale to też chyba nie o to chodzi, co nie? To też chyba nie o to chodzi. O, jest jakaś dźwignia, przełączmy. I tu widzimy, że jest kolejny jakiś element. Dobra, kopcie. Widzimy, że tu jest kolejna tajemnica, złoto oczywiście też.
O, jest kolejne żelazo, bardzo fajnie. Bo jak to się mówi, żelazo oddaje, więc zaraz sobie tu wybudujemy ekstraktor żelaza. Jak tam w ogóle? Że na żelazo nadal, na minusie trochę oczyszczona woda też. O, proszę. I otwieramy drzwi. Łatwo poszło. Oczywiście wydobądźmy wszystko, co tu będzie, czyli tutaj są narzędzia. I mamy kolejne szczątki, tu też widzimy, jest przejście do skarbu. Staram się most w miarę możliwości, jeśli nie ma takiej potrzeby, nie budować. Więc tak na spokojnie, zaraz szczątki wydobędziemy. Na razie wydobywam, że tak powiem, surowce. Ale zaraz wydobędziemy te szczątki. Patrzę, tutaj nie ma jakichś sekretów. Ale póki co nie widzę, nic nie widzę. Dobra, no to na razie wszystko pod kontrolą. Oprócz tego, że co chwilę jakiś czas jest jakieś złoto do wydobycia, to wszystko pod kontrolą. Dobra, zbudujmy tu ekstraktor. Ekstraktor żelaza. No bo ekstraktor żelaza oddaje. Na każdym poziomie kopalni znajdują się dwie rakiety, znajdź je wszystkie. Okej. Inżynierowie 5-5. Inżynierowie dają radę, dobra, okej. No dobra, to mamy tutaj szczątki. Wydomądźmy je. I mamy tutaj coś, co się nazywa zepsuty szybkopalni, opuszczony szybkopalni. Widzimy, żeby naprawić ten szybkopalni, będziemy musieli zrobić arystobotów, czyli generalnie jakąś nową jednostkę i jednostkę rządzącą, tak jakby. No arystoboty, my byliśmy ten jakby bogaci. No i gdzieś jest niestabilność, niestabilność jest tutaj. Wzmocnijmy to od razu. Dobra, ekonomia żelaza trochę spadła minimalnie. Za mało poszukiwaczy w The Dusty Caverns, czyli nie mamy poszukiwaczy już, mówicie. Tak, mamy problem z poszukiwaczami. Będziemy musieli poszukiwaczy, powiększyć trochę poszukiwaczy, dobra, to tak zróbmy. Dobra, rozdupczmy to. Dobra, powiększymy. Chodźmy na górę. Węgiel drzewny. W ogóle węgiel drzewny, z tego co widzę, jest dużym problematyką. A, widzicie, tu jest węgiel. Tu jest węgiel drzewny, tak? Węgiel drzewny też ma problem. Widzimy, węgiel drzewny. Czyli generalnie brakuje tych fabryk z węglem drzewnym. Dobra, to zróbmy je. Plac węglowy, bo widzimy, że brakuje tych... plac węglowy brakuje. To zróbmy tutaj po prostu dodatkowy. No, to powinno troszeczkę ogarnąć temat. Napraw szybko palniane, by dotrzeć na poziom drugi. Tak zrobimy. Tu widzimy, że cały czas nie mogą zrobić tej oczyszczonej wody, bo cały czas szybciej wydaje te 14 bryłek, niż to jest w stanie na siebie zarobić. Ale generalnie niezaspokojone potrzeby infooperacyjne. No ja wiem, że są niezaspokojone, ale generalnie poziom zadowolenia jest w miarę git. No muszą wybudować tą oczyszczalnię wody, po prostu, bo tego nie ma. Tego nie ma, ja jakby gdzieś tam zdaję sobie trochę sprawę z tego, że tego nie ma. Dobra, wydobądźmy jeszcze, co tutaj się da. O, mamy nową rzecz. Dobra, zbieramy to. Szum. Oczyś umysł ma przyjaciółku, usłysz stary sygnał. Another piece of the vessel is... Yikes, I feel a bit dizzy. Everything is proceeding. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, znaleźliśmy drugą część. Druga część statku została znaleziona. Poczekaj, gdzie ten statek był? On był tutaj. Jak widzicie, druga część statku została znaleziona. Że tak powiem, rozwój miasta jest jak najbardziej na należytym poziomie. No i mamy też stare szyby, ten, tylko tutaj widzimy, że jest dosyć bardziej wymagający. Dobra, przykopmy, co tutaj się da. Tutaj chyba ending, chyba tu już niczego nie ma. Oni sobie pozmacniają ściany. Tutaj chyba też nic nie ma, jest tylko ziemia. Patrzę, czy są jakieś przejścia, bo czasami mogą być takie, wiecie, skitrane przejścia. Ale chyba ta część została, to tyle byłoby z tej części. Dobra, to poczekajmy, jak 14 zdobędziemy.
No i na pewno będzie trzeba to poszerzyć. Chociaż to akurat z tego co widzę nie kosztuje mnie. Dobra, poszerzmy. Dobra. Mamy chyba jeden ekstraktor gdzieś wolny. To ekstraktor wody, czy ekstraktor złomu? Może złomu mimo wszystko? Zróbmy złomu, niech pracuje. Dobra, no i fajnie. Możemy teraz pójść na górę. Widać, że węgiel drzewny już trochę się ogarnął. Żelazem nadal mamy problem, ale z żelaza chyba za bardzo nie ogarniemy, tak mi się wydaje. W sensie, nie wiem czy to jest do ogarnięcia, ale patrzcie co mamy. Mamy wodę i teraz widzimy, że dużo jednostek będzie oczekiwanie na dostawę. Brudna woda nie może znaleźć jednej w kopalni. No ona zostanie chyba przetransportowana z kopalni, bo tu jest kopalnia bardzo blisko, I guess, więc to oczekuje na dostawę. Inżynierowi, no chyba dostarczą tego chyba. Dobra, możemy teraz robić też aresto, mieszkania arystobotów. Czyli widzimy generalnie, że żeby zrobić arystoboty, musimy jeszcze bardziej zupdate'ować. Tylko widzimy, że co to potrzebujemy. Zadowolenie 80. Ulepsz strefę mieszkalną. Nie stać na twoje strefy mieszkalne, potrzebujemy zadowolenia 100%. Czyli widzimy, że tutaj musi być 100% zadowolenia. Czyli musi być mina i musi być też woda. Czyli dwie rzeczy muszą tutaj zostać spełnione, żeby to zadziałało. Przy okazji blacharnia, blachy. Mi się wydaje, że trzeba stworzyć kolejną blacharnię, bo tego ma brakuje. Brakuje blacharni. Czy woda jest dostarczana? Jest dostarczana, proszę państwa. Dostarczana jest woda. Woda pitna, tutaj będą mieli robotę, więc fajna sprawa. A tutaj widzimy, że brakuje myjni, brakuje dwóch rzeczy. Brakuje myjni gdzieś. O, na przykład tutaj myjni brakuje. Która też kosztuje, też potrzebuje blach. Co nie? A blachy potrzebujemy żelazo. Żelazo, którego po prostu mamy bardzo mało. Tak, żelazo jest deficytowe. To jakby nie ma o czym mówić, żelazo jest deficytowe. Możemy oczywiście robić jakby rachunki. Co to? Ekwipunek strażniczy, średnie obrażenia dystansowe. Ile kosztuje ten? Zobaczmy, żelazo. Żelazo, tyle kosztuje żelazo. Czyli widzimy, że 1000 zł kosztuje. No możemy tak pohandlować, co nie? Kupmy sobie 10 żelaza. Dobra. Niech będzie. Ty oszusty, słucham? Chodziło tylko o to, żeby mogli się tu sprawić twoje bogaci znajomi. Świat się rozpada tobie w głowie tylko nieruchomości. Dobra. Co jest grane? A, coś ten, z tym spodą jest problem. Wolno działa. Dobra, zdałem ulepszenie, może to ogarnie temat. No, problem jest z tą wodą, nie wyrabia, ale dobra, dałem ulepszenie, więc może ogarnie jednak, może ogarnie. Tak, woda jest też problematyczna, widzimy. Od razu jest problematycznie. Dobra. Teraz do rzeczy, co musimy zrobić? Musimy zrobić na pewno minie. Minie musimy zrobić? Musimy zrobić kilka rzeczy, minie musimy zrobić, po prostu, musimy aktualnie zrobić minie. Ajajaj, 12 blach. No właśnie z tymi blachami, ale dobra, udało się. I tutaj będzie chyba optymalnie. Wszystkie będą miały dostęp, tak. Dobra. No i widzimy, że ci mają dostęp, to tak jakby w końcu będziemy mogli to przerobić na level wyżej. Tylko potrzebujemy 4 blachy. No właśnie, z tymi blachami to jest dramat ogólnie. Ale no te blachy gdzieś tam nam się robią, no mimo tego, że tego żelaza jest deficyt. Co nie, no i ten, ciężko żeby nie było deficytu, to te blachy gdzieś tam nam się pomału będą robić ogólnie. Co nie, fabryka blach, jeszcze bym nawet jedną taką zrobił, wiecie? Trzy fabryki blach, no jest problem z fabrykami blach, ale jest problem z żelazem, nic nie poradzimy. No trudno, kopalnie nie da się tego już ulepszyć chyba za bardzo, wiecie? Wszystkie fabryki żelazem na pełnej parze lecą. No i nic się nie da z tym zrobić. Możemy ewentualnie, tak teraz pomyślałem, że tego... A nie, no to nie działa tak.
To nie, to pracuj. Bo jeszcze tutaj jest jedna woda nie zagospodarowana sensownie. To sobie tak myślę, że wiecie co zrobimy. Warsztat troszeczkę powiększymy. To jest warsztat? To jest warsztat. Dobra. I ekstraktor wody wybudujemy jeszcze jeden. Tak, żeby ekstraktor wody był jeszcze wykorzystany. Zobaczmy jak na górze jest. No i widzimy, że tutaj są zaspokojane potrzeby tych gałganów. Więc moglibyśmy to ulepszyć, a tutaj... Tutaj też, bo tutaj też zbudowałem wodnicę, tak? Zbudowałem tu wodnicę? Chyba musiałem zbudować, skoro są zadowoleni z wody. Dobra, woda też tu działa, fajnie. No dobra, ale w każdym razie to ulepszmy ich. Pieniądze, a widzicie, tylko zapomniałem dodać, że jestem biedny. Dobra, to tak co tworzy, dobra. Generalnie zrobiła się taka sytuacja, że jestem biedny po prostu, nie mam pieniędzy. Utrzymanie miasta, utrzymanie kopalni, dochód. Czyli widzimy, że bardzo, no tam pieniądze mi wzrastają. Ale generalnie okazało się, że nie stać mnie po prostu na arystokrację, ponieważ to bardzo dużo kosztuje. Okej, no nie, może tak być, że trochę przesadziłem. Tu i tak potrzebujemy arystoboty. Generalnie wszystko tutaj w kopalni już zrobiłem, ale doszło do takiej sytuacji, że po prostu mnie troszkę nie stać. Nie stać mnie po prostu na niektóre rzeczy. Ale przynajmniej wszyscy są zadowoleni z tego co widzę. Z tego co widzę każdy jest zadowolony, ci są, nie ze wszystkiego, ale generalnie są zadowoleni, ci tak samo są zadowoleni, fajna sprawa. Ale faktycznie doszło do takiej abstrakcyjnej sytuacji, że mnie po prostu nie stać. Po prostu nie stać mnie. Brakuje pieniędzy, żeby stworzyć arystoboty. Ajajaj, brakuje pieniędzy! Ajajaj, niedobrze, moi drodzy, niedobrze, że brakuje pieniędzy. Jak te pieniądze zarobić? Chyba mam pomysła. Jakby tak, czegoś, czego mamy dużo, czego mamy nadmiar. Nadmiar mamy złomu, mamy na przykład. Ile za to byś mógł dać mi pieniędzy za złom? Bo właśnie, musimy się zająć handlem, wychodzi na to. To na przykład tyle za złom. Stwórz transakcję. No jest to jakaś opcja. Czyli 1000, tak. Musimy po prostu trochę popierdzielać rzeczy, co nie? Bo tego też mamy, dużo mamy bimbru. Bimbr jest jednak cenny z tego co widzę. Dawaj, stwórz transakcję. Trochę więcej pieniędzy musimy dostać. Kilofy. Dobra. Brudna woda na minusie. Części zapasowe mało mamy. Drew, deski mamy całkiem sporo. To sprzedajmy. No i fajnie, trochę hajsu przybędzie. No, niech będzie na razie. Na razie niech będzie. Hajsu trochę przybędzie. Zobaczmy teraz, jak to wygląda. I mamy pierwszy update. Uwaga. Udało się. Mamy arystokrację, proszę państwa. Zakład polimetrali jakiś. Widzimy, że tutaj oni mają jakieś wymagania. Woda, mienia, w sumie wychodzi na to, to mają. Woskowanie, tak to się nazywa. Woskowalnia jakąś potrzebują. Potrzebują woskowalni, a woskowalnie i zakład, jakiś zakład jest ten. Plastik, grzyby są w kopalni. Jakiś zakład grzybowy jest, ale potrzebują woskowalni. Takie mamy wymagania, że musi być woskowalnia. Musi być woskowalnia. Takie te. I mamy. Ile mamy? 8. Od razu mamy 8. To nie taki zły wynik ogólnie. Myślę, że będziemy mogli jeszcze. Jeszcze bym to ulepszył, jak zarobimy trochę pieniędzy. To się uda ogólnie. W ogóle zapiszę grę, dawno nie zapisywałem, wiecie? Siema. Tak, niestety pech chciał, że wiecie, no o... W sensie w pierwszej kolejności chyba to ulepszę mimo wszystko, zamiast... Chociaż jakbym stworzył woskowalnię, to może więcej osób się wprowadziło... A, trochę ryzyko, ale dobra.
Tak, wprowadził się jeden dodatkowy, jak stworzyłem woskowalnię. A nie, wprowadziło się 10. Mamy to, dobra. To w sumie możemy już naprawić szyb chyba. Zobaczmy, ile kosztuje naprawa szybu. Może to poruszy gdzieś tam dalej nas przekieruje. 20, bardzo dużo tych tego i drewna. W ogóle niedawno mieliśmy nadzapas drewna, teraz nie mamy nadzapasu drewna. Nie wiem, co się stało. Ale drewna generalnie jesteśmy na plus chyba z drewnem, prawda? Tak, i to dużo jesteśmy na plusie. Z dużym plusem jesteśmy na drewnie. Dobra, to musimy po prostu poczekać i będziemy mogli naprawić tutaj szyb. I to chyba nas doprowadzi do następnej części kopalni, tak bym strzelał, bo to było do czego innego. Ta jest to gierka ta nowa? Jest ta nowa gierka, no, fajna, fajna jest. Tak mi się wydaje, że naprawimy szyb. Nie stać się na wszystkie transakcje. A, nie stać mnie. Okej. Pięć na pięć. A dobra, super, nie było mnie stać, więc pociąg stwierdził, a tak mi, jak nie stać mnie, to wypadł. Nieźle, dobra, nieważne, idziemy do podziemi. Zaraz będzie nas stać na naprawę szybu. Jeszcze chwilę poczekajmy, bo innej płytki brakuje, uwaga, czekamy, czekamy, czekamy. Mamy to. I proszę bardzo, szyb naprawiony i odblokowany nowy poziom kopalni. A to dobrze, bo jak wiecie, nowy poziom kopalni i nowe surowce. Na dole jest ciemno i wilgotno, nie wspominając o zapachu. Dobra, no i mamy nowy poziom podziemny. Zobaczmy, jak to w ogóle stabilnie to wygląda. Widzimy, że stabilnie nie wygląda. Dobra, czyli co? Rozumiem, że ja tutaj też muszę. Tutaj chyba to jest takie na tej zasadzie, że ja chyba muszę to od nowa zacząć, kurczę, no nie wiem nawet. Ale dobra, znaczy, załóżmy, że tak. Pomieszczenie jest za małe, okej. Farmy w ogóle, no właśnie. Farma jakichś grzybów, okej. Dobra, no widać, że pierwszy górnik. Tylko teraz pytanie w takim razie. Czy w takim razie, co ja mogę rozdupczyć? Ja mogę rozdupczyć te kwatery, bo one są już niepotrzebne nam. Skoro oni sobie już chillują bombę. Oni sobie już chillują bombę, to chyba to mogę częściowo. Dobra, rozdupczmy to częściowo po prostu, żeby trochę nam przybyło hajsu. Chociaż... Dobra, niech mają. Niech mają. Dobra, zbudowaliśmy wstępnie. Zacznijmy wydobycie. Tak, ale wiecie co? Tak sobie myślę, że w takim razie chodźmy na górę, bo takie XD, ale oni jak się nic nie robią, to po co im te bonusy? Po co im te bonusy, powiem wam? Po co im te bonusy? Te bonusy dajmy już tutaj, wiecie? O, od razu lepiej, co nie? Jakby nie są potrzebne. I możemy tworzyć teraz tak zwana farma plastikogrzybów, co nie? No to zaraz zrobimy tę farmę plastikogrzybów. Na spokojnie, tutaj sobie po prostu na początku zróbmy pierwszą kwaterę. Żelaz, żyzna, gleba. Tutaj chyba trzeba zrobić te plastikogrzyby. Tylko niech oni to wyrównają, wiecie? No bo widzimy, że to jest takie strasznie chaotycznie rozdupczone. Niech oni to ładnie otegują. O, tutaj sobie jeszcze poszerzymy. No i tutaj będziemy musieli zrobić, I guess, plastikogrzyby. Tu będą, no niech będzie łączony. Dobra. Niech oni wyrównają tylko glebę, bo widzicie, że jest jest tak po prostu, o, trochę niestabilnie też jest. Zadbajmy o stabilność, no i teraz jest już całkiem stabilnie. Jak coś, żelazo cały czas na minusie, gigantyczny minus. Ale reszta się trzyma w miarę. Mamy dostęp do nowego typu farmy, farmy plastikogrzybów. Działa jak rafineria, ale muszą do niej pracować poszukiwacze. No dobra, zaraz to ogarniemy. Tyle kosztuje, no to co? Widzimy, że nie możemy. Nie stać nas jeszcze do końca. Nie stać. Nie, po prostu to jest na nie konkretnym terenie chyba. O, chyba o to chodzi. A, widzicie, czyli te podporniki, czy po prostu to na o, na tej zasadzie to ciała. Widzicie? To musi być na konkretnie żyznej glebie. I teraz, no i teraz sobie są tutaj. Są tutaj, tylko musimy mieć chyba poszukiwaczy.
A poszukiwacze to są ci. No dobra, to zaraz zrobimy poszukiwacze. Zróbmy sobie poszukiwacze po drugiej stronie, żeby to jakoś wyglądało, wiecie? Tu będą poszukiwacze. Tu będą ci kwatermistrze, a poszukiwacze będą po drugiej stronie. Żeby ci się związki zawodowe nie porobiły, jakim bonus odbierzesz. Oj tam, poradzą sobie. O, tutaj zrobimy kwatery poszukiwaczy. Proszę bardzo. Dobra, na razie dwóch poszukiwaczy styknie. Na pewno musimy odkryć jakieś złoże żelaza. Przydałoby się. Dobra, tu jest coś do wzięcia. No właśnie, pytanie, to jakoś oni zbierają? Nie wiem właśnie, nie wiem czy to jest po prostu już zbierane, czy to już oficjalnie jest zbierane, te grzyby są? Bo tu są faktycznie te plastikogrzyby, ale czy one są zbierane? Na tworzywa sztuczne są tworzywa, czyli co? Na to? To jest tworzywo sztuczne jako? To jest jako tworzywo sztuczne? Chyba tak. I po prostu... Chyba oni to automatycznie zbierają, nie wiem, ale chyba na to wychodzi. O, tu jest skarb, fajnie. O, mamy pierwszy złom. O, mamy ropę w ogóle. Ropy nie było jeszcze. Ropy jeszcze nie było. To jest pierwsze złoże ropy, które trafiliśmy. O, i mamy... Jest żelazo. Moje pięknie. Mamy żelazo. Zaraz się do niego dokopiemy. No, ale żelazo, to sami wiecie, to jest biznes. Żelazo to jest biznes. Tutaj sobie dokopmy się. Tutaj tak samo. Tu jakaś skrzynka, to sobie otwórzmy. O, jakieś ulepszenia nam chyba cały czas dochodzą. Zobaczmy. Tutaj nie. O, rekrutacja 3. Tak, dawaj to. Żeby wygodnie ten teren, trzeba chociaż... Zobaczę tutaj. Poszukujący z powodu ma za moje kwatery. Właśnie. Się zastanawiam też, czy tam nie będzie za mało wtedy. Czy tu nie będzie... Tu jest 9 poszukiwaczy, ale chyba na ten teren styknie tyle poszukiwaczy. Tak mi się wydaje. Oho, ile nowego terenu. Kilka poszukiwaczy mi odeszło z góry. Ale to dlatego, że usunąłem ten bonus, bo ten bonus powoduje, że 3 plus po prostu jest większe zatrudnienie na danym polu. Więc tak jakby logiczne, tam parę poszukiwaczy faktycznie odeszło z tego górnego pola. Dobra, no zaraz tu porobimy te wszystkie rzeczy. Dobra, myślę, że tutaj będzie kolejne jakieś fajne. Fajna rzecz może. Ekstraktor ropy. Widzimy, że jest coś takiego jak ekstraktor ropy, tego potrzeba bardzo dużo arystobotów, co nie? Czyli widzimy, że dosyć wymagające wbrew pozorom, żeby ekstraktor ropy zrobić, więc no, więc na chillu tym się zajmiemy. Zróbmy może póki co, no właśnie, zróbmy tutaj ten warsztat, czy co tam chciałem zrobić. No chciałem warsztat zrobić. To zróbmy ten warsztat. Dobra, to będzie połączone. Tak, tu chyba taki warsztat zrobimy, bo musimy parę rzeczy zrobić. Kwatery mechaników właśnie, no i warsztat. To może kwatery mechaników najpierw? Mechaników? No, chyba mechaników najpierw zrobimy kwatery, tak mi się wydaje. Zróbmy mechaników. Bo i dalej wszystkiego musimy zrobić, co nie? Jakby tego nie ominie się, co nie? Trzeba zrobić mechaników. Zawsze taki jest jakby ten. A tutaj to... No tutaj to poszerzmy w takim razie. O, to będzie max. Niech będzie. To jest max. No i niech tak zostanie. Już tego nie będziemy poszerzać, to jest... Tak mi się wydaje, że tyle górników, ile tu teraz zrobiliśmy, to styknie. Akwatery zróbmy o takie. Możemy to jeszcze tutaj poszerzyć. Oj, w tą stronę. I to też będzie... Jak to zbudujemy, to już będzie nasz... myślę, że max, jaki tutaj zrobimy. Żeby...
Tak mi się wydaje. O, i teraz po prostu sobie to poszerzymy jeszcze i to poszerzymy. No i pięknie. Dobra, no i pięknie jest. No i teraz tak, jak wygląda? Cały czas nie mamy żelaza. Co ty, nie chcesz tu kopać? Węglowego. O kurde, jakieś wiertło węglowe. O, dobra. Dobra, fajnie. No i teraz przydałby się właśnie warsztat. Granit. Przez granit nie mogę się przekopać na razie. Dobra, to warsztat zróbmy może tutaj. Taki fajny teren się wydaje. O, proszę bardzo. Taki fajny teren. Zróbmy tutaj warsztat. Niech będzie. Tu będzie trzeba zrobić most. Już widzę. Chyba. Chociaż... Chyba tak, chyba tu będzie trzeba zrobić most, to zróbmy. I tutaj po drugiej stronie chyba też będzie trzeba zrobić most. Raczej tak, raczej będzie trzeba zrobić most, tak sobie patrzę. Ale chyba innej przejścia nie ma, to robimy mościk, dobra. Tutaj niech już wstępnie wykopują. O, tu jeszcze jest złoto, proszę bardzo. O, i tutaj zrobimy sobie warsztat, niech będzie. Tak. Proszę bardzo, jest warsztat. No i dzięki temu będziemy mogli robić ekstraktor na przykład żelaza. A, tu nie mogę, bo tu też jest ten granit trąbany. Ajajaj. Patrzcie, jakie to jest hamuwa. Musimy mieć jakiś, musimy coś mieć do wydobywania granitu. Niedobrze, niedobrze. Dobra, coś tu się zawala nam. No widzicie, są, jest, są jakieś takie niestabilne miejsca. Ja muszę to wzmacniać, żeby po prostu nam się kopalnia nie zawaliła. O, tu jest bardzo niestabilnie. Teraz już jest stabilnie. No głównie na żelaza, na brak żelaza cierpimy, co nie? Duży, duży brak żelaza. To jest główny, główny problem. Do sfasowania tych drzwi potrzebni są strażnicy, czyli widzimy, że dochodzi też chyba nowa mechanika. No i musimy dowiedzieć się, jak ten granit rozdupczyć. Czy ja mogę, mi się wydaje, biuro szeryfa, że będziemy musieli, żeby to rozdupczyć, to trzeba lepszych fabryka kill-offów, właśnie. Czy fabryka kill-offów, bo zastanawiające to jest to, nie? Czy ja potrzebuję jakieś ulepszenia? Ciekawa sprawa. Co tu jest? Potrzebujesz więcej inżynierów, po prostu, mamy za mało inżynierów, ciekawa sprawa. Za mało inżynierów, proszę państwa, mamy. No dobra. Dobra, inżynierów będzie troszkę więcej. Wracamy do podziemi. No tu nam się tam pomału infrastruktura tworzy. I macie, kwatery strażników, no właśnie, czyli bardzo dużo tych trzeba, i arystobotów trzeba bardzo dużo zrobić. To zrobimy, to wiecie co, pomalutku zrobimy w takim razie. Tylko jak to jest z tymi grzybami w końcu, przepraszam bardzo, a zbierają się chyba, tak? Po prostu się zbierają. Po prostu jest pole i się zbiera. Po prostu. To wiecie co, roztegujmy to jeszcze. No, pole jest i się zbierają grzyby, spoko. I tutaj też jest pole grzybów. Dobra, no na razie styknie. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze jest dalej. O, proszę bardzo, skarbik. Czy tu jeszcze coś jest do znalezienia? Coś tu wydaje się, że może być. Ale fajna grafika w tej grze? No spoko jest całkiem. Dobra. Tutaj też coś może być. Zobaczmy to.
Dobra, i tutaj też jest dużo granitu, widzimy. Krucha ziemia, tak, granit nie można. Przez ten granit nie można się przetegowywać. Odnaleziono złoże gazu. O, coś nowego. Złoże gazu. Złoże gazu to jest jakaś nowa rzecz w sumie. A widzicie, tego nie przez granic się nie przeteguje. Tu jest gaz. Tylko widzimy, że on jest też otoczony chyba granitem. Tak mi się wydaje. W sensie, no ten granit jest na razie nie do przebicia. Musimy jakby zwiększyć umiejętności przetegowywania się przez skały. Co oczywiście jest bardzo bolesne, bo... No bo wiadomo, no fajnie, fajnie było, jak nie mieliśmy takich problemów. No tutaj jest nawet ciekawe, no coś tu jest. Coś tu jest na rzecz. Dobra, przekopmy się tu jeszcze i zobaczmy, co tu jest. Tak patrzę, patrzę właśnie, żebyśmy tak, wiecie, żebyśmy niczego nie pominęli. Tak patrzę, co tu się dzieje. Czy tutaj są jakieś sekrety jeszcze? Bo tu widzimy, że wszystko jest chyba już zablokowane. Ale wiecie, no trzeba patrzeć. Dobra. To chyba stoimy, widzicie, to jest otoczone granitem, czyli musimy znaleźć coś, co pozwoli nam przebić się przez granit. Czyli widzimy, że tutaj jakby można powiedzieć następne takie utrudnienie. Dobra, możemy oczywiście ekstraktor złomu, ekstraktor tego zamontować, wody, ale potrzebujemy pieniędzy. Dobra, wróćmy na górę. W ogóle bardzo mało zarabiamy pieniędzy, to jest duży problem, tak ja uważam osobiście. Myślę, że mamy dużo jakichś innych rzeczy, więc możemy coś dać im po prostu. Za pieniądze. A, to jest bardzo tanie. A to? Woda, kilofy. Dużo, wielu rzeczach jesteśmy na plus. No jak nie wiem, co im dać. To im dać? Dobra, pociąg przyjechał. Zobaczymy, czy wymieni. Mamy duży, jest duży problem z pieniędzmi ogólnie. Czy oni to wymienią się? No bo wzięliśmy to w sumie. I nie wiem, czy oni to robią. No i co? Czemu tego nie zrobił? A, to są bieżące transakcje stałe chyba. To są bieżące stałe, czy co? Kiedy film na czarne wlecą jakieś? Nie wiem, Frickson. Pracuję nad tym. No dobra, no nic, musimy zrobić arystokrację i tyle. Tylko, że droga jest ta arystokracja. Znaczy ciężko. Tak wam powiem, droga jest. Nie jest łatwo, co nie? Ale to będzie taka dzielnica arystokracji. Tam musimy 80 arystokracji aż chyba zrobić. Co to jest? Droga brukowa. Nie będziemy tego robić. Nie jesteśmy debilami. Ej, no to nie działa przecież. Czemu to nie zadziałało? Czemu to nie wymieniło? Czy wymieniło? Może wymieniło w sumie. Dobrze, no to... Zmniejsz mi do 5. Bo to zaraz pieniędzy nie będziemy, nie będziemy, dobra, to możemy zostawić. Części to też, bo tego mamy dużo. No i możemy to chyba powiększyć. Kurde, nie zaktualizowało się, jeszcze raz. Dobra. No tak, jest problem z pieniędzmi. Patrzcie, ile utrzymanie kosztuje, a ile zarabiamy. Zarabiamy tyle, co kurwa nic. Jak z więcej pieniędzy zdobyć? Kurczę, brakuje mi. Z czego można pieniądze zdobyć? Zastanówmy się. Pieniądze, koszt budowy, inżynierowie, właśnie. Utrzymanie, wszystko jest utrzymanie, ale kurde, jak zarobić? Zastanawiam się, jakby gdzie jest. Jakby gdzie jest biznes, co nie? Gdzie można zarobić? Gdzie można zarobić na czymś, co nie? Może generować. A, widzicie, siła robocza, po prostu mieszkańcy. A, widzicie, po prostu mieszkańcy mogą. Mieszkańcy mogą generować. Inżynierowie już nie generują, co nie? Inżynierowie już nie generują chyba. Czy generują? Poczekaj, zobaczmy.
Pieniądze może generować. A nie, może, widzicie? Inżynierowie 50-50. Może generować tyle pieniędzy, a arystokracja też może generować. Czyli arystokracja generalnie, co do zasady, ona generuje te przychody, tylko że po prostu, widzicie, mało nie ma ten, dużo kosztuje to. Dużo to kosztuje, ale co do zasady widzimy, że to może generować. Tak samo tutaj generuje i tak samo to generuje jakieś przychody. Fajnie, fajnie, czyli po prostu tak jakby powinniśmy zwiększyć chyba ilość mieszkańców znowu. Tego nie widzicie. Nie, nie jest, dobra. Może faktycznie trzeba zrobić nową dzielnicę osiedlową, co nie? Tutaj jest arystokracka dzielnica, albo nie, możemy więcej tego dorobić, no możemy w sumie. To fajnie jest, bo to nas... To od razu będą mieli. I to faktycznie też powoduje, że będziemy troszkę chyba więcej... Można powiedzieć, że z automatu będą tu raczej potrzeby spełnione, bo to jest wszystko, wszędzie wszystko jest blisko w miarę. Poczekaj, wiecie co? Chociaż to bym przesunął troszeczkę i tu bym chodnik zrobił, żeby do tych rzeczy z drugiej strony, tak. No zróbmy tą hołotę, co nie? No zróbmy, zróbmy. Ona też generuje jakieś tam pieniądze. Ogólnie. Serwis. No i serwis już jest za daleko. Przepraszam bardzo. Gdzie jest serwis? Ci już ma? Ten już... Ci już nie mają serwisu. No tu jest serwis. Zabrakło milimetrów. To inaczej trzeba zrobić. Tego tu trzeba. Dlatego trzeba tu. No i pięknie. Prawda? Pięknie jak się patrzy. Dobra, no i teraz... No tutaj na styk z tym serwisem. No i teraz generalnie musimy poczekać, jak zrobimy wystarczające pieniądze, bo to w ogóle, ile to kosztuje? Jakieś grosze, to nic nie kosztuje w sumie. Czyli widzicie, jakby to jest ważne, co nie? Bo wtedy, widzicie, dochód się zwiększa też, więc... Tworzenie tych się opłaca, no i wiadomo, tych ulepszamy znowu. No i zwiększa się ilość arystokratów. Oni tu mają spełnione wszystkie rzeczy. No fajnie, to taka dzielnica milionerów będzie. To będzie taka dzielnica milionerów, moi drodzy. Mega prestiżowa.